Rzeczpospolitej Polskiej. Przed Wami Robert Biedroń. Państwa serdecznie. Jej! Bardzo się cieszę, że mogę gościć we Włodawie tutaj, w tak szczególnym miejscu, wyjątkowym, ba, rozpisuje się o nim cały świat. W wyjątkowy sposób. Tak, tak, i to nie dlatego, że burmistrz jest wyjątkowo przystojny, tylko dlatego, że Włodawa jest wyjątkowa. Chciałabym w szczególny sposób powitać pana posła ziemi lubelskiej, Jacka Czerniaka. Zapraszamy Cię, Jacek. Zapraszamy na scenę. Chciałabym powitać starostę Włodawy. Proszę się pokazać. Jest z nami starosta? Jest wicestarosta. Wicestarosta Tomasz Korzeniewski jest z nami na sali. Chciałabym panią Lucję Pamulską powitać w sposób szczególny i wyjątkowy, wiceprzewodniczącą Rady Miasta. Wszystkich radnych, samorządowców, działaczy, ba, przyjaciół, witam was wszystkich serdecznie. Brawa. Ale najbardziej w sposób wyjątkowy chciałabym powitać tutaj, na ziemi lubelskiej, mojego serdecznego przyjaciela i za 2 miesiące prezydenta Polski, Roberta Biedronia. A że nikt tak dużo nie wie o Włodawie jak burmistrz, to za chwilę oddam mu głos, ale najpierw poprosiłabym o głos pana posła Jacka Czerniaka. Ale zanim pan poseł zabierze głos, musimy powitać posłankę naszej ziemi, Monika Pawłowska. Brawo, Monika! Szanowni Państwo, jesteśmy w miejscu wyjątkowym, mieście trzech kultur, mieście znanym na całym świecie. Dzisiaj o mieście Włodawa mówi New York Times i wszyscy, którym bliskie są idee sprawiedliwości, wrażliwości i wszystkiego tego, co jest najlepsze. Chciałem powiedzieć, Szanowni Państwo, że jesteśmy w szerokim gronie przyjaciół, członków, sympatyków i muszę powiedzieć, że są wśród nas przedstawiciele Białej Podlaskiej, Parczewa, Radzynia, Chełma, Zamościa, Biłgoraja, Janowa, Kraśnika, Ryk i Włodawy jako gospodarze. Szanowni Państwo, kiedy rozpoczynałem 7. kadencję, to była moja pierwsza kadencja, ale wtedy rozpoczynał również tę kadencję Robert Biedroń. Kiedy Robert pracował w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, z tego tytułu dostał najlepszą później nagrodę z moją koleżanką Małgorzatą Sekułą-Szmajdzińską, widziałem, że to jest osoba, która zasługuje na największe uznanie i jest do tego predestynowana, że może być pierwszym obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej. Proszę Państwa, później jego praca jako prezydenta Słupska
i później aktywność w Parlamencie Europejskim. Czas, żeby Robert nas reprezentował, został prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Zadam wam krótkie pytanie. Pomożecie? Wszystkie ręce na pokład. Robert, trzymamy kciuki, walczymy o zwycięstwo. Jesteś wielki. Witaj, przyjacielu, na ziemi włodawskiej. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych w sali Włodawskiego Domu Kultury. Bardzo miło was widzieć we Włodawie. Witamy całą Lubelszczyznę i witam oczywiście mieszkańców Włodawy. Dzień dobry. Witamy w wyjątkowym mieście, w wyjątkowym miejscu wśród wyjątkowych ludzi. Witamy w mieście tolerancji, mieście otwartym na świat, na Europę. Chciałoby się powiedzieć bonjour Włodawa, bonjour Pologne. Szanowni Państwo, ogromny zaszczyt. Włodawa jest miastem wyjątkowym, wielokulturowym, wielowyznaniowym, właściwie od zawsze. My tą tradycję podtrzymujemy poprzez różne wydarzenia, które mają miejsce. Troszeczkę postoicie na tej scenie. Dajcie mi 5 minut, słuchajcie. Podtrzymujemy tę tradycję. Organizujemy wiele wydarzeń, jak każdego roku we wrześniu Festiwal Trzech Kultur, gdzie tą wielokulturowość Włodawy można wtedy tak jeszcze dokładniej, dobitniej poznać, posmakować, poczuć, usłyszeć. Każdego roku we Włodawie w lipcu odbywa się Międzynarodowe Poleskie Lato z Folklorem, gdzie do Włodawy zjeżdżają zespoły z całego świata. I już w ponad tej 20-letniej edycji, historii edycji tego festiwalu, Włodawy odwiedziły tak naprawdę zespoły z wszystkich kontynentów naszego globu. Także tak wspaniała jest Włodawa, tak gościnna jest Włodawa i tak otwarta jest na świat Włodawa. I my jesteśmy z tego dumni. I ta wyjątkowa Włodawa gości dzisiaj wyjątkowego człowieka. Człowieka przede wszystkim o bardzo dobrym sercu. A to już jest dużo, bo to rzadkość ostatnio. Robert mówi we Włodawie powszechne. No to, ale przy tym bardzo dobrego polityka i bardzo dobrego kandydata na prezydenta. Robert Biedroń, witamy serdecznie we Włodawie. Szanowni Państwo, Robert Biedroń wywodzi się z samorządu. Doskonałym samorządowcem, był prezydentem Słupska i tak jak wspaniale służył swoim mieszkańcom, swojego miasta, bo ja mówię tak specjalnie służył, dlatego że tak naprawdę nasza praca samorządowców to jest służba dla naszych mieszkańców. I tak jak wspaniale służył mieszkańcom Słupska, tak jestem przekonany, że będzie bardzo dobrze i wspaniale służył wszystkim Polakom i będzie prezydentem wszystkich Polaków. Dla nas, samorządowców, bardzo ważne jest, aby prezydent kraju znał potrzeby samorządowców, samorządów, naszych mieszkańców i tych małych gmin, i tych małych miast, większych miast, bo znając problemy każdego Polaka, znając problemy mieszkańców od tej małej gminy do wielkiego miasta, wtedy można być dobrym prezydentem, a któż inny nie zna tego tak właśnie, jak były prezydent miasta, jak były samorządowiec Robert Biedroń. Robert wie, ile samorządy dokładają z własnych środków, na przykład do oświaty, do służby zdrowia. Robert wie, jak to jest dużym obciążeniem dla naszych budżetów. I nawet w przypadku naszej 13-tysięcznej Włodawy, gdzie oświata kosztuje nas rocznie około 20 milionów złotych, z budżetu państwa dostajemy około połowę, mniej więcej połowę. Także drugie 10 milionów złotych musimy znaleźć w własnym budżecie. Ileż, szanowni państwo, ja bym zrobił więcej inwestycji we Włodawie każdego roku, gdybym miał te 10 milionów złotych w budżecie miasta. I Robert wie o tym. I Robert mówił, że jeżeli tak będzie dalej, to po prostu samorządy nie dadzą rady. My oczywiście jako samorządowcy rozmawiamy o tym od dłuższego czasu. Próbujemy rozmawiać o tym, namawiać do rozmowy rząd, rozmawiać z parlamentarzystami i tylko ta rozmowa na dzisiaj nie przynosi skutków. I ja wiem, że Robert Biedroń jako prezydent Polski, bo tak mi zapowiedział, zaprosi do stołu
zaprosi do stołu samorządowców, parlamentarzystów, stronę rządową, po to, żeby w końcu raz na zawsze ten problem rozwiązać, jak sprawnie sfinansować oświatę. My oczywiście jesteśmy lojalni, my oczywiście stoimy twardo na ziemi, wiemy, że musimy wspierać i też dokładać do tego, jako z budżetów naszych gmin i miast, ale na pewno nie w takiej skali, jak to ma miejsce dzisiaj. Podobnie jest ze służbą zdrowia. Po tym wydarzeniu udamy się z Robertem do szpitala, szpital powiatowy we Włodawie. Właściwie ma bardzo dobre warunki, żeby móc realizować to, do czego został stworzony, czyli leczyć chorych. Ma wyremontowane budynki, ma bardzo dobry specjalistyczny sprzęt, ale ma też bardzo duże zadłużenie, sięgające ponad 25 milionów złotych dzisiaj. To zadłużenie oczywiście zbiera się od kilku lat poprzez zbyt niskie finansowanie świadczonych usług przez Narodowy Fundusz Zdrowia. I jestem przekonany, że Robert Biedroń jako prezydent Polski, jak dostanie taką ustawę z Sejmu, która będzie mówiła o tym, żeby zwiększyć środki z budżetu państwa na służbę zdrowia, podpisze tą ustawę bez mrugnienia okiem. Nie mrugnął, patrzę, nie mrugnął, czyli tak będzie. A dlaczego? Dlatego, że wie, jak bardzo ważna jest służba zdrowia, jak bardzo ważne są te szpitale. Takie małe szpitale nawet jak nasz we Włodawie, gdzie tak naprawdę to jest jedyna alternatywa dla wielu mieszkańców, żeby móc się leczyć, choćby dlatego, że do najbliższej innej placówki zdrowotnej jest kilkadziesiąt kilometrów. Szanowni Państwo, jeszcze chciałem powiedzieć o jednym atucie. No Robert ma wiele atutów, ale o tym jednym chciałem powiedzieć. Atucie, którego nie mają inni kandydaci na prezydenta. Wiecie, co to jest? Robert Biedroń jest człowiekiem lewicy. A jak jest człowiekiem lewicy, to na pewno jest osobą tolerancyjną, otwartą na Europę, na świat, przede wszystkim wrażliwą na drugiego człowieka i jak to my, ludzie lewicy, na pewno potrafi rozmawiać z każdym o tym. Szanowni Państwo, jeszcze niedawno przed wyborami parlamentarnymi Włodawę odwiedził i prezydent Andrzej Duda, i pani marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska, wicepremier rządu, byli politycy z różnych środowisk, również z partii rządzącej. I słuchajcie, ja jako lewicowy burmistrz rozmawiałem z nimi wszystkimi. Przyjąłem ich jak u siebie, jak prawdziwy gospodarz. Rozmawiałem z nimi wszystkimi o problemach naszych mieszkańców, o tym, czego mieszkańcy oczekują, o tym, jakie my mamy problemy jako samorząd. I to były dobre rozmowy, żeby było jasne. Naprawdę bardzo dobre rozmowy. Dlatego, że my, ludzie lewicy, potrafimy rozmawiać merytorycznie, konstruktywnie z każdym. I nawet jeżeli to się komuś nie podoba, bo takie słyszę sygnały, że ja tak rozmawiam z różnymi środowiskami, to powiem wam, w ogóle mnie to nie obchodzi. Ja mówię tu z tego miejsca i deklaruję dalej. Będę rozmawiał z wszystkimi od lewa do prawa, od prawa do lewa, z wszystkimi o tym, jak rozwijać nasze miasto, jak pomóc naszym mieszkańcom, jak prowadzić do tego, żeby Włodawa jeszcze piękniała, bo dla mnie Włodawa i jej mieszkańcy są najważniejsi. I Robert Biedroń, jako osoba wywodząca się z lewicy, potrafiąca rozmawiać z wszystkimi, będzie doskonałym prezydentem Polski. I jeszcze jedna sprawa, o którym ja jeszcze nie słyszałem. Może ktoś o to podnosił gdzieś w jakimś miejscu, ale przy parlamencie, przy Sejmie, gdzie większość ma Prawo i Sprawiedliwość, przy Senacie, gdzie większość ma oczywiście opozycja, ale jakby wiemy wszyscy, że większość ma Koalicja Obywatelska, to wszystko może i powinien kontrolować, nadzorować i dlatego tej całości potrzebny jest prezydent z lewicy, Robert Biedroń. Robert, życzę ci naprawdę sukcesu, bo jesteś naprawdę wyjątkowym człowiekiem. Wiele ludzi zarzuca ci twoje poglądy. Ja troszeczkę spotkałem się z tym ostatnio, wysyłając ten list do Francji, ale czy ja zrobiłem coś złego, szanowni państwo? Ja naprawiłem wizerunek Polski, wizerunek polskich miast i jestem
dumny, że to zrobiliśmy we Włodawie. Jestem dumny, że o Włodawie mówi się tak głośno i jestem na całym świecie. Jestem dumny z tego, że jestem z Włodawy. Wszystkiego dobrego. Robercie, sukcesu. Szanowni Państwo, w całej Polsce rosną jak grzyby po deszczu komitety Roberta Biedronia. Włodawa jest przodownikiem pracy i nasz burmistrz również. I korzystając z wizyty Roberta, chcielibyśmy oficjalnie podpisać właśnie powstanie komitetu Roberta Biedronia we Włodawie, którego koordynatorem jest Wiesław Muszyński, nasz burmistrz. To nie tylko obietnica, ale również ciężka praca, proszę Państwa. No i już dam chwilkę Robertowi. Tak, damy głos bohaterowi, prezydentowi. Robert, zapraszamy tutaj. Dobra. Szanowni Państwo, wielkie brawa. Dzień dobry, Włodawo, dzień dobry. Dzień dobry, Lubelszczyzno, dzień dobry, Polsko. Wielkie brawa dla nich wszystkich, dla pana posła, dla pani posłanki, dla burmistrza. Jak się państwo macie? Strasznie was dużo. Wow. Mam nadzieję, że nie pomyliliście sobie, że nie myśleliście, że dzisiaj jest projekcja jakiegoś filmu, że was tak dużo. Naprawdę z was bardzo dużo i bardzo serdecznie państwu dziękuję. Dzień dobry jeszcze raz. Witam serdecznie państwa. Drodzy państwo, dzisiaj, jak państwo wiecie, w Warszawie odbywają się konwencje wyborcze. Moi kontrkandydaci będą z Warszawy w świetle kamer opowiadali o Polsce, jak oni sobie ją widzą. Będą opowiadali o tym wszystkim, co mają w swoich programach. I dobrze, musimy sprzeczać się na programy. Nie możemy się obrażać, nie możemy się dzielić, ale na pewno, jeśli czymkolwiek mielibyśmy się już dzielić, to powinniśmy się dzielić i wymieniać naszymi programami. Powinniśmy rozmawiać o Polsce naszych marzeń. Powinniśmy rozmawiać o Polsce, jaką pragniemy. Ja celowo nie zrobiłem dzisiaj konwencji. Celowo nie wszedłem w ten spór, który prowadzony jest dzisiaj w Warszawie i przyjechałem dzisiaj do państwa, do Włodawy, bo chciałem się z państwem spotkać w ten wyjątkowy dla nas wszystkich dzień. I dziękuję, że państwo mnie nie zawiedliście. Dziękuję, że tutaj dzisiaj jesteście. Bo perspektywa takich miast średniej i małej wielkości z Warszawy, ze stolicy naszego kraju, za każdym razem może być wypaczona. Może być wypaczona, kiedy patrzymy na nią przez pryzmat kamer. Niecodziennie do Włodawy przyjeżdżają kamery, jak państwo wiecie. Takie miejscowości jak Słupsk, Świdnica, Włodawa, Ustrzyki Dolne, które znam dobrze, jak Biłgoraj, wiele miejscowości w Polsce ma swoje problemy, które nie znajdują się na pierwszych stronach gazet. No chyba, że mają tak wspaniałego burmistrza, jak tutaj macie we Włodawie, to wtedy lądujecie na pierwszych stronach wszystkich gazet na świecie. Ale takich skarbów w Polsce jest w sumie niewielu. Wielkie brawa dla pana burmistrza. Gdzie on jest? Tutaj. Wielkie brawa. Brawa dla pana burmistrza. Ale jeżdżę po Polsce, drodzy państwo, i widzę Polskę, która jest przepiękna. Poznaję ludzi, pięknych ludzi, którzy opowiadają mi swoje historie, opowiadają mi o swoich marzeniach. Poznaję miasta, które mają piękną tradycję. Takie miasta jak Włodawa, które łączą różne perspektywy, które pokazują, że różnorodność jest naszym skarbem, a ktoś, kto dzieli nas, ktoś, kto nazywa nas lepszym i gorszym sortem, szkodzi Polsce i szkodzi takim małym wspólnotom, bo dzieli te wspólnoty w sposób niesprawiedliwy i kompletnie niepotrzebny. Widzę Polskę,
Widzę dzisiaj Polskę jednak podzieloną. Nie podzieloną tylko i wyłącznie przez polityków, którzy prowadzą niekończącą się i męczącą już od 15 lat wojnę polsko-polską. Dwóch wielkich obozów politycznych, które nawzajem zmieniają się władzą, które nawzajem okładają się epitetami. Jedni mówią, że to lemingi, drudzy mówią, że to moherowe berety. Jedni mówią, że są lepszego sortu, drudzy, że gorszego sortu. Jedni mówią, że stoją tu, gdzie stoją prawdziwi Polacy, drudzy mówią, że stoją tam, gdzie stoi ZOMO. Tak dalej być nie może, drodzy państwo. Polska jest jedna. Polska to jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. A jak wszystkich obywateli, to bez wyjątku. Dlatego, szanowni państwo, takie miejscowości jak Włodawa mają specjalną rolę do odegrania. To tutaj, jak w Soczewce, skupia się los przeciętnego mieszkańca naszego kraju, zwykłego człowieka, zwykłego Polaka, zwykłej Polki. Z najczęściej z niezwykłymi marzeniami. Bo państwo pokazujecie, że wasze marzenia mogą budować wspaniałe wspólnoty. Ale tutaj widać też problemy naszego kraju. Wszyscy oglądamy w telewizji, bo kamery to pokazują, nowe wielkie lotniska, stadiony, autostrady. Widzimy, jak oglądamy te seriale, w jakich apartamentach one są robione. Jak wielkie pieniądze zarabia się w Warszawie czy w wielkich metropoliach. I myślimy sobie wtedy często, czy my też mamy takie życie? A jeśli go nie mamy, to czy mamy szansę, żeby kiedyś chociaż odrobinę sobie normalnie pożyć na takim godnym poziomie? I wtedy odpowiedź często jest taka, że tych szans w naszych miejscowościach aż takich nie mamy. Boim się każdego dnia, każdego tygodnia, każdego miesiąca i roku sukcesywnie odcina tlen. Zamykane są małe szkoły, zamykane są małe urzędy, zamykane małe sądy. Kiedyś była próba zamykania tych małych sądów. Pamiętacie państwo, broniliśmy ich. Zamyka się małe powiatowe szpitale, o których wspomniał przed chwilą pan burmistrz. I władze samorządowe oczywiście starają się to ratować. Ale znów, jak powiedział pan burmistrz, jest to bardzo ciężkie, bo budżet samorządu jest bardzo ograniczony, bardzo skromny. I z perspektywy Warszawy tego nie widać. Nie widać perspektywy szpitala powiatowego tutaj we Włodawie, który zadłużony jest na 25 milionów złotych. Drodzy państwo, wystarczyłoby może zastanowić się, czy potrzebujemy kupić F-35, te najnowsze samoloty bez przetargu, bez offsetu. Bo gdybyśmy, oczywiście potrzebujemy się bronić, co do tego nie ma żadnej wątpliwości, o tym zaraz będziemy rozmawiali, ale gdybyśmy zastanowili się, czego bardziej potrzebujemy. Samolotów bez offsetu i bez przetargu, czy być może szpitala powiatowego. 700 razy moglibyśmy spłacić zadłużenie szpitala we Włodawie, gdybyśmy nie kupili tego samolotu, tych samolotów bez przetargu. 700 razy. Uratowalibyśmy praktycznie wszystkie szpitale powiatowe w całej Polsce. Gdybyśmy chociaż raz wstrzymali się z tak nieprzemyślanymi zakupami. Bez przetargu i bez offsetu. Więc ta Polska jest niesprawiedliwa. To jest Polska, którą ja bardzo dobrze znam. Ja jestem zwykłym chłopakiem z Krosna. Ja nigdy nie myślałem, że stanę przed państwem. Jakby ktoś powiedział 20-30 lat temu, że ja będę stał przed publicznością i kandydował na urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, nigdy bym w to nie uwierzył. Bo ja jestem takim zwykłym chłopakiem z podobnej miejscowości jak Włodawa. Ja chodziłem do szkoły w Ustrzykach Dolnych. Tam jest 10 tysięcy mieszkańców, czyli mniej nawet niż u państwa. Ale wiedziałem, że jest jakaś niesprawiedliwość. Wiedziałem, że mój los, chłopaka z Krosna, gdzie wychowywaliśmy się w czwórkę, w kawalerce, gdzie moi rodzice stracili pracę, bo zamknięto szkołę, gdzie moi rodzice musieli wyjechać na zachód, tak jak wielu waszych przyjaciół, znajomych, gdzie moi bracia musieli wyjechać, żeby zarobić na życie z Krosna, bo w Krośnie nikt im nie dał szansy, że to jest niesprawiedliwe. I coś w końcu musi się zmienić, że moja mama, która jest emerytką, dostaje 800 zł emerytury.
Straciła słuch w szkole, wychowała czwórkę dzieci, pracowała przez wiele lat, naprawdę służyła temu państwu i to państwo daje jej 800 zł emerytury. To jest niesprawiedliwe i to musi się zmienić, bo to nie dotyka tylko mojej matki, ale to dotyka milionów emerytów, milionów porządnych ludzi, którzy chcą godnie, po prostu godnie żyć i to musi się zmienić. Drodzy państwo, ja nie przyjeżdżam do państwa, żeby obiecywać wam pomników. Ja nie przyjeżdżam do państwa jako kandydat, który mówi wam, że będę rozmawiał z biskupami. Ja nie będę klęczał przed biskupami. Jeżeli ktoś oczekuje, że Biedroń będzie klęczał tak jak wszyscy politycy wcześniej przed biskupami, to mówię, nie będę. Będę miał dobre stosunki z Kościołem, ale rozdzielę sojusz tronu i ołtarza, bo w 2020 roku trzeba to zrobić. Z szacunkiem, ale trzeba to zrobić. Szczególnie, że państwo tutaj na tym terenie dobrze wiecie, jak wygląda Polska wieloreligijna, jak wygląda Polska wielokulturowa i trzeba z dużą ostrożnością podchodzić do tych spraw. I z dużym szacunkiem nikogo nie preferować, bo państwo ma służyć każdemu, wierzącemu i niewierzącemu, kobiecie i mężczyźnie, temu mieszkającemu w Warszawie i temu we Włodawie. Każdemu, po prostu. I drodzy państwo, jestem tutaj także dlatego, żeby powiedzieć jasno i wyraźnie, dzisiaj jeśli chodzi o sytuację naszego kraju, coś złego zostało zrobione przez te ostatnie lata, że my nie jesteśmy w stanie zrobić najprostszej rzeczy, wydawałoby się najprostszej rzeczy na świecie. Kiedy politykom tak dobrze przychodzi budowanie murów, budowanie kolejnych zapór, które sprawiają, że ludzie nie mogą się poznać, nie mogą się spotkać, my musimy w końcu powiedzieć, po erze budowania murów musi nadejść era budowania mostów, tych najprostszych, tych, na które mieszkańcy takich miejscowości jak Włodawa czekają przez lata. A przyjeżdża prezydent. Przyjeżdża prezydent Rzeczpospolitej Polskiej i myśli, że Włodawa czeka na most między Polską a Ukrainą tutaj. Pamiętacie państwo? Włodawa czeka na most. Włodawa czeka na prosty most, skromny, ale który połączy tak naprawdę historycznie starą i nową Włodawę. Bo tam za granicą kiedyś też mieszkali mieszkańcy tego miasta. Połączy naszych przyjaciół, braci i siostry z Białorusi, z naszymi braćmi i siostrami tutaj w Polsce. Taki most nie kosztuje wiele. Wystarczy sprzedać jedną, dwie limuzyny rządowe, a sprawi, że państwa życie będzie kompletnie inne. I wydaje mi się, że dzisiaj ten przykład pokazuje, że Polska potrzebuje niewiernego sługi swojego pana. Nie prezydenta, który kiedy zadzwoni telefon z Żoliborza albo z Nowogrodzkiej, to prezydent podejmuje jakieś działania. Dzisiaj Polska potrzebuje dobrego gospodarza, dobrego ambasadora takich miejscowości jak Słupsk, Świdnica czy Włodawa. Dzisiaj Polska potrzebuje prezydenta, który będzie budował mosty, a nie mury. Dzisiaj Polska potrzebuje prezydenta, który powie: zróbmy odważnie krok do przodu w naszym kraju. Połączmy, zszyjmy społeczeństwo, to podzielone społeczeństwo. Ale na mostach nie może się skończyć, bo codzienne życie mieszkańców Słupska czy Włodawy dyktują warunki ekonomiczne. Wielu młodych ludzi, także tutaj na tej sali, kiedy pytam ich, czy chcą zostać w takich miejscowościach, mówi nie, jak najszybciej stąd wyjechać, jak najszybciej wyjechać do dużego miasta, gdzie będę miał szansę na rozwój, gdzie będę mógł zmienić swoje życie na lepsze. Bo możliwości znalezienia dobrej pracy
są ograniczone, bo możliwości znalezienia mieszkania, taniego mieszkania na wynajem są praktycznie niemożliwe. I nieprawdą jest, co mówił Bronisław Komorowski, nasz prezydent były, że można zmienić pracę i wziąć kredyt. Powiedzmy to młodym ludziom tutaj. Kto z tych młodych ludzi jest w stanie zmienić we Włodawie pracę na lepszą i wziąć kredyt tutaj? Praktycznie nikt. Ci młodzi ludzie, żeby w jakikolwiek sposób funkcjonować, podejmują się każdej pracy, która jest dostępna. Szukają wszystkiego. I dzisiaj państwo zostawiło ich samych, zostawiło samych samorządowców w tej sprawie. Samorząd miasta jest ograniczony. Państwo musi po erze wspierania wielkich miejscowości, wielkich metropolii, Warszawy, Gdańska, Łodzi czy Wrocławia, musi zacząć pisać nowy rozdział. I ja będę prezydentem, który zacznie pisać nowy rozdział dla małych i średniej wielkości miast. Po 30 latach transformacji musimy zacząć to robić. Bo w Konstytucji, drodzy państwo, umówiliśmy się na zrównoważony rozwój. Jeżeli umówiliśmy się na zrównoważony rozwój całego kraju, to musi to oznaczać, że autobus dojeżdża do każdej gminy, a pociąg do każdego powiatu. Kiedyś tutaj do Włodawy jeździły pociągi, regularnie. Pamiętam, jeździły tutaj pociągi. Dzisiaj jeżdżą? Nie jeżdżą. Latem, turystyczne, tak, kolejka wąskotorowa, tak? Jak? Z Chełma. Tak, jeździ normalna, ale latem, tak? Z Chełma. Kiedyś tu jeździły regularnie pociągi, pamiętam. Dzisiaj już tego nie ma. Autobus w każdej gminie, pociąg w każdym powiecie musi się stać standardem. Szkoła. Przecież samorząd, powiedział to pan burmistrz, nie jest w stanie sam utrzymać tych szkół. Prawie połowa budżetu idzie na utrzymanie szkół. W samorządach. Państwo musi wziąć odpowiedzialność za to. Nie może być tak, że jakaś pani minister wymyśla sobie reformę, która niczego nie zmieniła tak naprawdę, jeśli chodzi o jakość nauczania, a później spakowała się i wyjechała do Brukseli, zostawiając samorządowców samych. Tak być nie może. Politycy muszą być w tych sprawach odpowiedzialni. I kolejna rzecz to wsparcie dla biznesu. Zapytałem dzisiaj pana burmistrza, jak wygląda kwestia przedsiębiorców. Przedsiębiorcy ledwo zipią w takich miejscowościach. Ledwo się utrzymują, ledwo są w stanie związać koniec z końcem, bo koszty, ale też możliwości rozwoju są ograniczone. I państwo musi się nad tym zastanowić. Państwo musi się zastanowić, czy naprawdę rozwija się dobrze Polska, jeżeli praktycznie wszystkie większe firmy są zarejestrowane w Warszawie. Że praktycznie wszystkie większe firmy płacą podatki w Warszawie. Państwo musi się zastanowić, jak wspierać takie miejscowości jak tutaj, jeśli chodzi o rozwój przedsiębiorczości, jak zachęcać w inwestowanie tutaj na ścianie wschodniej, szczególnie naznaczonej. Bo tutaj, szanowni państwo, tu się zaczyna Europa. Nie w Warszawie, nie w Szczecinie, ale każdy, kto przyjeżdża, przekracza granicę do Unii Europejskiej, widzi, że tu zaczyna się Unia Europejska, we Włodawie właśnie. I dlatego państwo musi brać odpowiedzialność za to. Budować mosty także tego typu, wspierać tego typu miejscowości i nie zostawiać ludzi samych. Nie może być tak, że emeryci płacą największą cenę dzisiaj tego wszystkiego. Że emeryci nie tylko tacy jak moja mama, ale tacy na przykład jak pani Ewa, którą spotkałem w Lesznie, w Banku Żywności. Pani Ewa ma 87 lat. Spotkałem ją w tym Banku Żywności na śniadaniu, gdzie kilkadziesiąt osób każdego dnia korzysta z darmowego śniadania. Myślałem, że spotkam tam przede wszystkim bezdomnych. Okazało się, że bezdomnych była garstka i masa emerytów, którzy skromnie, pokornie, ale też z uśmiechem na twarzy siedzieli razem przy stolikach i jedli te śniadania. Podszedłem do pani Ewy i zacząłem z nią rozmawiać. Pani Ewa dostaje 780 zł emerytury. 780 zł nie wystarcza jej, żeby zapłacić za wszystkie rachunki i jeszcze odpowiednio zjeść. Dlatego korzysta z Banku Żywności.
I wiecie państwo, co mi powiedziała pani Ewa, kiedy ją zapytałem, jakie jest jej największe marzenie? Powiedziała, że ona od wielu miesięcy śpi na rozwalonym łóżku, a jej największym marzeniem jest, żeby kupić sobie nowe łóżko. To jest marzenie emerytki w sercu Europy w 2020 roku. I to pokazuje, jak państwo jest niesprawiedliwe. Jak coś chyba poszło nie tak. Jeżeli takich ludzi, myślę, że jest dużo więcej niż jedna pani Ewa w Lesznie, że wiele osób, także tutaj, po prostu zawiodło się na państwie, które jej zostawiło. I mam też żal do moich kolegów i koleżanek z PiS-u, którzy przyjeżdżali tutaj i obiecywali ludziom, słusznie, i ja w tej sprawie stoję po stronie PiS-u, słusznie, że jest pewna niesprawiedliwość rozwojowa, że Polska w niesprawiedliwy sposób jest podzielona na tak zwaną Polskę A i Polskę B. Mówi się o Polsce zachodniej, która jest niby rozwinięta, i o Polsce wschodniej, która gdzieś zostaje z tyłu. Ja uwierzyłem, że te wszystkie obietnice PiS-u zaczną być realizowane, że tutaj na ścianie wschodniej pójdą wielkie środki, że PiS zdobędzie wielkie środki na wielkie inwestycje z Unii Europejskiej. I dzisiaj chyba wszyscy czujemy, że PiS nas zawiódł, że nie dotrzymali słowa, że nie stało się tak, że ludzie odczuli naprawdę, że im się tu żyje lepiej, że mają większą emeryturę. Co z tego, że dostają ludzie trzynastą emeryturę. Jeżeli ta trzynasta emerytura w przeliczeniu na każdy dzień wynosi 3 złote. 3 złote więcej państwo dostajecie emerytury dzięki trzynastce. Ktoś powie, zawsze to coś. Wystarczy na 2-3 bułki dziennie. Tylko jak się idzie po te bułki, idzie się po ziemniaki, idzie się po pomidory, idzie się po ogórki, to widzimy, że te ziemniaki kosztowały 3, 4, 5 lat temu 87 groszy, a dzisiaj kosztują 3 złote. Pomidory kosztowały jeszcze kilka złotych do niedawna. Dzisiaj kosztują kilkanaście złotych. Więc PiS to wszystko zabrał nam. Inflacja wynosi 4,4, ale budżet mają dopięty. Więc jak mają dopięty budżet, to może trzeba zwiększyć trochę deficyt i wesprzeć tego typu miejscowości. Może trzeba zastanowić się, jak pomóc takiemu miastu jak Włodawa właśnie. Dlatego, drodzy państwo, podjąłem decyzję, która jest trudna, bo 15 lat w Polsce rządzi prawica. Od 15 lat zmieniają się władzą. Ale wiem też i pamiętam czasy prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego. Prezydent Aleksander Kwaśniewski nieprzypadkowo do dzisiaj jest najbardziej popularnym prezydentem III Rzeczpospolitej. Był prezydentem 2 kadencji, dlatego że prezydent Aleksander Kwaśniewski budował dom, który nazywa się Polska, dom, który jest naszym wspólnym domem, gdzie każdy i każda czuje się jak u siebie. I ja taką Polskę chcę budować. Chcę dokończyć dzieło lewicy. Chcę dokończyć dzieło prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Prezydent Aleksander Kwaśniewski dał nam w 97 roku konstytucję. Pamiętacie państwo, jak podpisywał prezydent Aleksander Kwaśniewski konstytucję, jak uczestniczyliśmy w tym referendum, jednym z najbardziej udanych referendów w Polsce. Był we Włodawie wtedy, to prawda. 2 razy był prezydent Kwaśniewski we Włodawie chyba, nie? Dwa, to prawda. Widzicie, pamiętam. 2 razy był. I prezydent Aleksander Kwaśniewski dał nam konstytucję. Lewica, i o tym też trzeba pamiętać i przypominać i mówić na każdym kroku. To lewica wprowadziła Polskę do NATO. To tacy ludzie jak Janusz Zemke, mój doradca, dbali o to, żeby Polska weszła do NATO. Bo to była nasza racja stanu. Nie szukaliśmy Sanesco-Bary jak dzisiaj PiS. Bo wiedzieliśmy, że nasze bezpieczeństwo zagwarantuje nam Pakt Północnoatlantycki. I to lewica mówiła zawsze jasno i wyraźnie o trzeciej ważnej rzeczy, cywilizacyjnej. Lewica zawsze mówiła, że polską racją stanu jest być w Unii Europejskiej, jednocześnie budując mosty ze wschodem. I kiedy prawica
Kiedy prawica straszyła Polki i Polaków, że przyjadą Niemcy i wykupią nam ziemię, że nas tu skolonizują, że będzie Sodoma i Gomora, my mówiliśmy jasno i wyraźnie, polską racją stanu jest być we wspólnocie europejskiej i dzisiaj będziemy tego bronić, jak niepodległości. Robert? Już kończę, ostatnie zdanie. Więc drodzy państwo, po tych wszystkich kamieniach milowych musimy zrobić wszystko i proszę państwa pokornie tutaj, na ziemi, na Lubelszczyźnie, we Włodawie, w tym ważnym dla Polski miejscu, gdzie spotyka się wiele kultur, jesteśmy blisko granicy trzech państw, gdzie trzeba zbudować mosty między ludźmi, bo im więcej mostów, tym więcej przyjaźni. Proszę państwa z pokorą, żebyśmy po 15 latach rządów prawicy w Polsce w końcu odważnie, z nadzieją, z podniesioną głową zagłosowali na prezydenta XXI wieku. Prezydenta, którego się nie będziemy wstydzić. Prezydenta, z którego będziemy dumni. Prezydenta, który rozdzieli państwo od kościoła. Prezydenta, który będzie ambasadorem takich małej i średniej wielkości miast. Proszę państwa o wsparcie. Wszystkiego dobrego dla Włodawy. Wszystkiego dobrego dla Lubelszczyzny. Wszystkiego dobrego dla Polski. Dziękuję państwu bardzo. Dziękuję państwu bardzo. Niech żyje Włodawa. Brawa dla burmistrza. Brawa. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy serdecznie prezydencie za wizytę we Włodawie. Dziękuję raz jeszcze burmistrzowi. Dziękuję wszystkim państwu za tak gorące, miłe przyjęcie naszego prezydenta przyszłego i przed tobą mnóstwo pracy, Robert. Ale aleluja i do przodu, jak mówi ojciec dyrektor. No, dokładnie. Do zobaczenia. Dziękuję państwu bardzo. Do widzenia. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję wam bardzo. Dzięki. Chodź. Proszę państwa, może zrobimy zdjęcie z kandydatem na prezydenta. W ten sposób? Pewnie.